Częścią Allegro jest taką, nie wiem, kultury. Allegro jest bardzo duży ownership. I ja tworząc ten zespół, budując ten zespół i jakby wbudowując w niego wartości, daję ludziom bardzo duży ownership i samodzielność za to, co robią, z bardzo dużym wsparciem z mojej strony. I też czego chyba się nauczyłem przez te lata, że Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim Waszym gościem jest Marcin Mazurek, dyrektor techniczny w Allegro. Cześć, cześć Marcinie. Cześć, 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 Sebastian. Ja co prawda z Marcinem, my się znamy, czy widujemy od wielu lat, ale to będzie chyba nasza pierwsza dyskusja, taka tak naprawdę trochę głębsza i dłuższa pewnie, jak te podcasty zwykle dają możliwość poznania osób trochę bliżej. Chyba byśmy sąsiadami w Poznaniu przez ulicę, Tak, w różnych przez firmach. ulicę. Tak, ale pewnie, że to był fajny okres, bardzo, bardzo mile wspominam. I powiedz, Marcin, zanim jeszcze przejdziemy do twojej pracy jako lidera, do twoich doświadczeń, obserwacji, to trochę powiedz mi, jak się relaksujesz, bo widziałem fantastyczne zdjęcia na Instagramie pięknego motocykla. Dwa kółka, Tak, to jest wiatr w włosach. moje dziecko ukochane. I ja sobie kiedyś wymyśliłem, że znaczy, może tak, ja spełniam swoje, od wielu lat spełniam swoje zachciewajki z dzieciństwa, na które kiedyś albo nie mogłem sobie pozwolić, albo nie miałem czasu, albo nie miałem pieniędzy. Jak nie miałem dzieci, bardzo dużo nurkowałem. Strasznie mnie to relaksowało i odpoczywałem. Jak się pojawiła rodzina, dzieci, no to z czasu się zrobiło mniej, więc musiałem wymyślić sobie coś innego. No i wtedy wymyśliłem sobie, kupiłem pierwszy motocykl. Niedawno kupiłem kolejny motocykl, taki, który po prostu wizualnie mi się podoba, Jest bo to piękny. też jest dla mnie bardzo ważne. Uwielbiam ten motocykl w starym stylu, takiego cruisera. Nie jest przesadnie duży, więc mogę się nim też poruszać po mieście. I to mi daje olbrzymie odprężenie, pojechanie gdzieś w kierunku Puszczy Noteckiej, gdzie mam jedno siedzenie, więc jestem sam, nie mogę sięgnąć ani po telefon, nikt do mnie nie może zadzwonić, ja do nikogo nie mogę zadzwonić. Włączam sobie Pink Floydów w słuchawkach kasku i jadę gdzieś przed siebie po prostu odpocząć. Ale wiesz co, powiem ci, Marcin, bo ja nie mam jeszcze prawa jazdy kategorii A. Staram się zrobić, ona nie idzie mi za bardzo, ale z kolei no, mam swoją Wespę, która jakby jest, wiesz. I to jest dla mnie też, powiem ci, jeszcze w szczególności teraz, kiedy tyle czasu spędzamy w pracy, w domu i ogólnie wiesz, ten COVID i lockdowny spowodowały, że jeszcze więcej spędziliśmy czasu nie podróżując nigdzie, to ten wyjazd jest fantastyczny, faktycznie odświeżający i tak daje takie poczucie relaksu i no, takiego spokoju też, nie? Tak, to jest. No nie wiem. Ja pamiętam swoje pierwsze wrażenie, jak kupiłem motocykl, swój pierwszy motocykl, jak jeździłem i wyjechałem za miasto, że ja zacząłem czuć zapach. To dla mnie było szokujące, że czuję zapach powietrza, czego w samochodzie tego nie ma. Nie doświadcza człowiek tego, bo te filtry wszystkie, klimatyzacja to wszystko odfiltrowuje. Motocykl daje pęd powietrza, zapach, różne zapachy traw, krzewów, drzew kwitnących, zboża, obornika na polach, wszystkiego, co doświadcza się rzeczywistości, co To jest, no, prawda. dla mnie, ja byłem taki, o kurczę, to nie jest tyle jeżdżę, ja lubię w ogóle jeździć bez celu, no, ale motocykl dał mi jakby dodatkowy wymiar tego. No mi też relaksuje. Ostatnio w zeszłym tygodniu chciałem pojechać sobie właśnie Wespą, wiesz, dlatego że ja mam szybę z przodu, więc można przy takiej pogodzie w miarę jeszcze jeździć, ale było bardzo deszczowo. Więc siadłem w samochód, powiem się, że pojechałem bez celu, w sensie kółko dookoła Krakowa, żeby tylko się przejechać. I to jest faktycznie bardzo, bardzo fajny sposób. A twój motocykl absolutnie fantastyczny i piękny. Ale trochę przechodząc do ciebie, bo pracujesz w Allegro już ile lat? Boże święty, to jest wstyd się przyznać, nie? Jest prawie 17. Wiesz co, moim zdaniem to dla mnie zawsze no, twoja firma jest poziomem powodem do dumy, jakby to jest rozpoznawalny, bardzo fajny i komersowy brand w Polsce, który robi dużo fajnych rzeczy, ma fajne produkty, ale robi też fajne rzeczy. Właśnie chciałem cię spytać, jak to jest pracować jako lider takiej ikonie polskiego e-commerce'u? Jak ty się czujesz w tym? Jak się rozwijałeś? Czego się nauczyłeś? W ogóle, wiesz, czy takie były twoje plany, że wylądujesz w takim fajnym miejscu?
Nie, to był zupełny przypadek. Ja pracowałem w firmie, która sprzedawała internet do Allegro. I pojawiałem się tak często w Allegro, że w końcu Tomek Dudzio, który był autorem tak naprawdę pierwszej wersji Allegro, mówi, wiesz co, Mazek, zostań już u nas. I było tak śmiesznie, że w dwóch biurowcach, w jednym biurowcu siedziałem ja, w drugim biurowcu było Allegro. I mówię, no to wziąłem te wszystkie swoje rzeczy i tak po prostu przeniosłem do biurka po drugiej stronie łącznika tak naprawdę. I tak wylądowałem w Allegro prawie że przypadkiem. No i jestem tutaj 17 lat. Dołączyłem, kiedy firma miała kilkadziesiąt osób i była taka małym startupem, bardzo szybko rosnącym, dramatycznie szybko rosnącym. W tej chwili jest całkiem sporą organizacją, prawie 5000 osób i wciąż strasznie szybko się zmieniająco. To jest niesamowite, bo czasami się tak rozmawiamy, kiedy trochę z oddechu złapiemy, ale to się chyba nigdy nie wydarzy. Ta firma tak szybko się zmienia, tak szybko rośnie, tyle rzeczy nowych się pojawia, że to jest po prostu nieogarnialne. I chyba to jest powód, dlaczego jest to 17 lat. Ja często na rekrutacjach, jak ludzie mnie pytają, jak się przedstawiam, mówię, kim jestem i co tutaj robię, mówię, 17 lat w spółce technologicznej to jest bardzo rzadkie, zwłaszcza w spółce, która działa w internecie, gdzieś w takim sektorze e-commerce'u, technologii, to jest bardzo rzadkie. Tylko ja przez te 17 lat, jak sobie pomyślę o tym, to ja każdego roku jestem w innej firmie. Każdego roku dzieje się coś innego. Nie wiem, dosłownie niedawno uruchomiliśmy nasz fulfillment. Mamy ponad 1000 aktywnych automatów paczkowych. Zupełnie nowy space dla nas. Mamy Allegro Pay, finansowe usługi. Wychodzimy za chwilę na rynki międzynarodowe. Zmieniamy naszą platformę. Kupiliśmy tą spółkę czeską MOL z też ponad 2000 osób na pokładzie. Ta firma po prostu, i to jest okres pół roku, o którym mówię, nie? I tak dużo się dzieje, że po prostu ja tak sobie myślę, że gdzie ja bym musiał pójść, żeby dostawać taką ilość impulsów do uczenia się, do rozwoju, do robienia rzeczy i mieć posiadania wpływu. Bo chyba to też mnie trzyma bardzo mocno w Allegro, że ja tutaj mam wpływ na wszystko. Headquarter jest tutaj, jest w Polsce. Nie ma headquarter w Londynie, nie ma w Amsterdamie, nie ma w San Francisco. My mamy headquarter w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Toruniu. Headquarter jest tu. I to my decydujemy, czy ten paczkomat będzie zielony, czy on będzie pomarańczowy, czy będzie siedziszki opierały w lewo, czy w prawo. A Tespa też bardzo, patrząc na badania, ale też feedback ogólnie od ludzi, to jest to poczucie w technologii, ale pewnie nie tylko. Odnoszę się do technologii, bo jakby tutaj się interesuję i wiesz, i badam. No to poczucie wpływu to jest jakby jeden z kluczowych elementów, dlaczego ludzie chętniej zostają w firmach. Nie mówię, że na zawsze, ale chętniej na pewno. Tak, tak, takie, no bo to jest takie poczucie spełnienia, nie? Że robisz coś, decydujesz o tym, co robisz, jak twoje życie się układa. Takie firmowe życie, powiedzmy. I dla mnie to jest ważne. Ja lubię robić. Jak to, ja jestem takim builderem. Jak ktoś mnie pytał, no dobra, to jakbyś siebie określił. Ja jestem takim builderem. Ja lubię tworzyć, lubię mieć wpływ, lubię działać. A ta firma mi pozwala bardzo mieć wpływ na bardzo dużo rzeczy. To Marcinie, wspomniałeś też, że firma dynamicznie się rozwija. Więc pewnie i twój zespół dynamicznie się rozwija. Więc ja chciałem trochę cię spytać właśnie, jak budujesz, rozwijasz, motywujesz, angażujesz swój zespół? Ja już mam mój bezpośredni zespół, bo jakby nie będę mówił chyba o całym zespole. Ja w tej chwili prowadzę zespół platformy technicznej, który daje fundament technologiczny dla budowania Allegro i też procesy takie, nie wiem, bezpieczeństwo, monitoring, governance, zarządzanie jakimiś asetami, esencjami, tego typu rzeczy. I to jest taki duży zespół technologiczny, ale mój bezpośredni zespół, doszedłem chyba do takiego seniority zespołu swojego, który też jest dosyć stabilny, ma dosyć mało, mamy rotację w tym zespole. Częścią Allegro jest taką, nie wiem, kultury Allegro jest bardzo duży ownership. I ja tworząc ten zespół, budując ten zespół i jakby wbudowując w niego wartości, daję ludziom bardzo duży ownership i samodzielność za to, co robią, z bardzo dużym wsparciem z mojej strony.
I też czego chyba się nauczyłem przez te lata, że to jest takie działanie przez przykład. Ja w kółko powtarzam jak mantrę te same rzeczy na naszych spotkaniach zespołowych, nie wiem, działowych, jakichś takich Q&A-ach naszych. Mówię, słuchajcie, jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy. Nie zgadzamy się na byle jakość, na taki excellence techniczny, o to dbamy. I staram się, co nie przychodzi mi z trudności, bo po prostu lubię to robić, pokazywać po prostu, jak się takie rzeczy robi. Schylanie po papierki, które leżą na korytarzu, które nie są moim papierkiem, ale po prostu przeszkadzają, tak nie powinno to wyglądać. Rozwijanie się, inspirowanie, czytanie, uczenie się. Obok mnie leży stos książek, które przynoszę ludziom i mówię, słuchajcie, to jest fajna książka, tamta jest fajna książka, ten blog post trzeba przeczytać, tamten blog post trzeba przeczytać. Z tym człowiekiem by się warto było spotkać, a z tą firmą trzeba porozmawiać, bo oni robią coś fajnego i warto z nimi porozmawiać, podzielić się informacjami, nie wiem, wiedzą. Więc ja chyba w ten sposób rozwijam trochę swoim przykładem i co? I staram się inspirować ludzi, mając bardzo dużo pokory co do swojego, jak gdyby, wpływu na ludzi. Gdzieś przez te lata też się nauczyłem, że no, ludzie czerpią i dobre, i złe rzeczy ze swoich, nie wiem, ludzi, z którymi się otaczają. I gdzieś tego też się nauczyłem, bo też kilka razy błędy różne popełniłem, pewnie więcej razy niż kilka. I bardzo jestem ostrożny i uważam na to. I mam ludzi też takich fajnych, mam właśnie w zespole ludzi, którzy dają mi takie lustro dojrzałych ludzi, zresztą, którzy pracowali z nami wspólnie, wcześniej ciebie, teraz ze mną, to biorą mnie na bok i mazek. To, co zrobiłeś? Tak nie rób. Tak nie rób. I wtedy ja rozumiem, dobrze, to powiedz mi więcej, pokaż mi to. Okej, dziękuję. Nie? To jest fajne. Więc no, chyba w ten sposób. Taka partnerska, ale tak. Powiem ci, że ciekawe, bo wczoraj rozmawiałem z moim byłym szefem, który już jest prawie 60-latkiem, w sensie zostało mu tam miesiąc i 13 dni, więc już jest naprawdę, widział już wiele rzeczy w swoim życiu. I on właśnie mówił, że jak na jego największym aha momentem, o który zaraz cię spytam, jaki był twój aha moment największy, bo jakby zrozumienie, że ty jesteś dla ludzi, jakby to ma swoje, jakby to jest fajne być dla ludzi, ale też ma to pełny taki biznesowy sens, bo jakby ich sukces jest twoim sukcesem. Jak oni będą robić super rzeczy, to jakby ty musisz być tylko w danym miejscu z nimi, żeby im to pomóc i to pójdzie gdzie dalej tak naprawdę. No, też nie jesteś w stanie być w 6 miejscach czy 7 miejscach naraz, prawda? No bo potrzebujesz twój silny zespół, żeby to robił. I tak naprawdę fajnie, że ten wpływ ludzie mają i tą, wiesz, autonomię, to jest bardzo istotne. Ale chciałem właśnie cię spytać o twój taki aha moment. Jeśli byś spojrzał, nie wiem, w ciągu swojej kariery, paru ostatnich lat, to był taki moment, w którym mówisz, kurczę, Marcin, to było takie jakby bardzo ważne i mocne dla ciebie. Myślę, że było ich kilka i to w różnych miejscach, punktach czasu. Ja jestem człowiekiem, który unika konfliktów. Mam konflikt avoidance, tak zwany, z wszystkich, nie wiem, badaniach wpisany w moje profile. Jestem tego świadomy i z tym walczę. I jak poznaję nowych ludzi, z którymi mam pracować, albo nie wiem, z którymi mam relacje, czy menedżersko, czy jesteśmy peerami, to mówię, słuchaj, ja pracuję tak i tak, te rzeczy są dla mnie ważne. I mam jedny taki, taką piętę achillesową, konflikt avoidance. Jak to zobaczysz, to proszę, daj mi znać, że tutaj już nie powinienem ustąpić. Uświadomienie sobie tego jakby pozwoliło mi zobaczyć siebie w bardzo wielu sytuacjach, w których szkodziłem i sobie, i ludziom. Myślę, to był jeden, takie uświadomienie sobie tego problemu. Drugi, jak przeczytałem książkę Radical Candor, to tak, nie pamiętam, jaki jest polski tytuł. Szczerość absolutna? Już nie pamiętam. Poleconą przez Wojtka Paździora, po jakichś tam warsztatach razem z nim. To było dla mnie takie otwierające oczy, że to taka szczerość do bólu menedżerska, albo w ogóle ludzka, jest strasznie ważna i potrzebna, i brak tej szczerości
powoduje olbrzymie problemy w relacjach naszych. I myślę, że to jest gdzieś powiązane z moim unikaniem konfliktu, że ta szczerość jest dla mnie czasami trudna i muszę się zdobywać na taką szczerość. Nie wiem, to już mówiłem o mojej żonie, ale ona jest doskonała w tym, jak idziemy do knajpy, jak jej coś nie smakuje, to ona po prostu z pełnym szacunkiem mówi tak, to było takie, to było świetne, to było zasłone, a to było przypalone. I ja myślę, matko boska, zaczyna się, nie? Ale chciałbym potrafić tak jak ona, a z drugiej strony potrafi świetnie doceniać. I innym aha momentem, myślę, było, byłem w 2017 roku na Insadzie, na takim programie. Trwało to miesiąc. I w tym programie była gimnastyka. 6:45 chyba, czy 6:30, codziennie była gimnastyka. Wszyscy. I myślę, dorośli ludzie, gimnastyka, ja mam cały dzień zajęć, później ciężkich zajęć, muszę się uczyć, nie? I jakoś bo zrozumiałem, wtedy to do mnie bardzo dotarło, ja nie jestem jakimś bardzo sportowym człowiekiem, ale bardzo to do mnie dotarło, że moje ciało jest moim narzędziem pracy. Tak samo jak ta książka, tak samo jak te blog posty, jak ludzie, z którymi się spotykam i z którymi wymieniam wiedzę, że moje ciało, moje zdrowie jest moim narzędziem pracy. Wtedy jakby wbiło mi się do głowy i kupiłem sobie ergometr, którego używam w domu, że muszę o to bardzo zadbać. I świetnie mi to zaprocentowało w trakcie pandemii i zauważyłem, jak bardzo mi to pomaga i daje mi taką dopaminę, ten ruch i ta zabawa w te cyfry, bo oczywiście jako człowiek związany z technologią, to tam jestem obładowany licznikami przeróżnymi i liczę, i rentuję, i mam ścianę z mazakami, gdzie sobie zapisuję różne wyniki. No i zwracam na to uwagę też z ludziom w moich zespołach, że słuchajcie, bardzo o to dbajcie, bo widzę też efekty uboczne u ludzi, którzy o to nie dbają. Gdzie się załamują, nie wiem, psychicznie, fizycznie, zwłaszcza w tej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy jeszcze wciąż. Co jest ergometr? Ergometr to jest wioślacz, taki stacjonarny wioślacz. Jak widzisz, w Poznaniu, jak widziałeś na warcie ludzi wiosłujących, tak jest. To ergometr jest takim narzędziem do ćwiczeń w domach, nie wiem, w halach, w siłowniach, gdzie jest taka linka, drążek i po prostu to ciągniesz. Ja wtedy nadrabiam zaległości w książkach, w audiobookach, w filmach, w prezentacjach. Kładę iPada przed sobą i po prostu oglądam. To jest nagroda dla mnie za spędzony czas na tym ergometrze, co nie jest super fascynujące. Oczywiście powiem ci, że ja osobiście nie jestem fanem biegania. W sensie taką koszulkę mógłbym sobie zamówić, nie biegam, bo nie lubię. W sensie no wiem, że czasem trzeba i byłoby fajnie i to jest w ogóle taki sport, który możesz uprawiać wszędzie, ale jedynym takim dla mnie bodźcem, żeby pójść pobiegać, to jest audiobook na przykład, nie? Że posłucham sobie raportu o stanie świata w tym czasie, jak biegam i tak dalej. Ale zgadzam się, to jest jakby człowiek czuje się zupełnie inaczej, nie? Jakby masz też moment odskoczni, przechodzą nowe pomysły, trochę się dotlenisz, zrelaksujesz i tak dalej, 100%. Też ciekawe o tej książce, o której wspomniałeś, o tych emocjach, o tym szczerej komunikacji, jakby ona jest chyba bardzo ważna i nie wiem, to mam takie wrażenie tylko, musiałem sprawdzić się kogoś, kto ma jakieś może badania, ale że stała się jeszcze bardziej ważna teraz i taka, ona musi też być w szczególności do osób trochę młodszych od nas, bardzo czasowa, czyli nie czekasz miesiąc, tylko mówisz od razu, tak naprawdę, nie? Tak. Nie, to nie jest stereotyp, ale tak mi się wydaje. To myślę, że to wynika też z naszej kultury, z naszej kultury jako Polaków w ogóle. Ostatnio czytałem Culture Map, tak? Erin May, taką książkę i właśnie ona tam pokazuje różne przykłady różnych narodowości, w jaki sposób inaczej różnie się zachowują. Ale właśnie jak byłem na Insadzie, byłem z Holendrem w takiej małej grupie czteroosobowej. I po prostu sposób dawania feedbacku przez niego mnie przerażał. Nie miałem zbyt dużo czasu w życiu, jakby kontaktu z Holendrami w takiej bezpośredniej pracy, ale jak on dawał feedback, ale to był zupełnie feedback dany z szacunkiem, ale był tak szczery do bólu. Ja mówię, stary, w Polsce wywołałbyś trzecią wojnę światową, nie? Jakbyś dał taki feedback. W życiu bym się nie zdobył, ale podziwiam, po prostu podziwiam i to było fantastyczne, bo on mówił, a ja naprawdę skorzystałem z tych zajęć, ale tak, to można by zrobić inaczej i to było niedociągnięte i to oni muszą o tym wiedzieć. Mówię, okej, rozumiem. To jest też kwestia kultury chyba, bo miałem w jednej z firm takiego wewnętrznego klienta, Holenderkę. Coś tam się kiedyś posypało, ja napisała maila,
I jakby dla mnie to tak mnie zjechało od pierwszej litery do ostatniej kropki w tym mailu. Więc ja do niej zadzwoniłem z przeprosinami i ona mówi, ale nie ma co przepraszać, robicie super dobrą robotę. Chciałem tylko dać wam feedback na temat tego, jakby co można być inaczej. Ja mówię, aha, no to mówię, dopiero wtedy zacząłem się trochę interesować kulturą holenderską. Nie miałem takich doświadczeń wcześniej jak ty. I u nich po prostu jakby to jest część kultury, że mówisz sobie prosto w oczy, jakby od razu od A do Z, nie? Tak. Chciałbym to potrafić. Chciałbym, żeby tego było więcej u nas. Właśnie teraz mamy szefa Amerykanina, który jest taki straight to the point. Mhm. I on czasami taki jest bardzo taki sorry, muszę to powiedzieć. Ja mówię, David, naucz nas tego, tego potrzebujemy. My musimy się naprawdę tego uczyć. Nie? To prawda. Też pamiętajcie, że takie są pułapki czasem też kulturowe. To mi jakiś kolega mówił o, nie wiem, czy to był Holender, czy inna narodowość, został dyrektorem fabryki. I on głęboko wierzył, że jego pracą jest dawać ludziom informację zwrotną o tym, co robią, jak mogą robić rzeczy lepiej, bo wtedy wszyscy będą lepiej się pracować. Nie? I tak miał taką godzinę od 10 do 12, szedł przez zakład produkcyjny i tam mówił tutaj inaczej, tam inaczej. Nie? A po miesiącu był bunt na pokładzie. Ludzie powiedzieli, że go nienawidzą, że ma stąd odejść, w końcu chyba zmienił pracę na inną. Jakby to w kulturze tej organizacji ogólnie było tak dalekie, a myślę, że on się cały czas czepia, że on nigdy nie ma nic dobrego do powiedzenia, nie? Nigdy jest niezadowolony. Zawsze niezadowolony zawodnik, po prostu taki grumpy cat, nie? Ale to było ciekawe, no bo to jest te kulturowe aspekty, jak pracujesz w firmach takich wielokulturowych, to są one bardzo ciekawe i ważne, pasjonujące, o ile to lubisz, no bo jak ktoś nie lubi, to nie będzie miał dużo z tego radości. No dobrze, a powiedz w takim razie, bo trochę patrząc też z perspektywy przyszłości, jako lider masz też pewnie swój network, byłeś na fajnych zajęciach, o których wspomniałeś wcześniej. Jakie są twoje predykcje, jeśli chodzi o umiejętności liderów? Na co ty byś stawiał, czy na co stawiasz? Czy twoja firma na co stawia, patrząc na teraz i na przyszłość, jeśli chodzi o leadership, oczywiście? Wiesz co, wydaje mi się, bo ta rzeczywistość, która nam się zmieniła przez te ostatnie dwa lata, spowoduje, że nam się zmienia model pracy. I ten model pracy, on się będzie kreował, myślę, przez najbliższe 3-5 lat. Myślę, że musimy się go nauczyć. Myślę, że sami jeszcze nie wiemy, jak to będzie do końca wyglądało i musimy być bardzo uważni na to, co się z nami dzieje. Z nami w ogóle, z nami, z naszymi zespołami, z naszymi pracownikami, z naszymi kolegami. I uczenie się tego i otwartość na te zmiany, myślę, że będzie super istotna. Ja jakoś nie jestem fanem, często słyszę w różnych, nie wiem, podcastach czy w książkach o tym learn to unlearn. Nie kupuję tego, bo uważam, że nie chodzi o to, żeby się oduczać rzeczy, tylko być otwartym na uczenie się nowych rzeczy, a te rzeczy, które się człowiek nauczył, gdzieś mieć w pamięci, żeby mieć cały kontakt, jakby obraz tego wszystkiego, co się dookoła nas dzieje. Mhm. I mieć w pamięci to, jak pracowaliśmy przed COVID-em, mieć w pamięci to, jak przechodziliśmy i przechodzimy jeszcze przez ten COVID i uczyć się tych nowych sytuacji, które mam nadzieję, że w tej chwili się to jakby zaczynało rozluźniać, które przed nami się pojawią za chwilę. I ta umiejętność uczenia się i nawet nie taka, nie wiem, techniczna, merytoryczna uczenia się, tylko uważności na ludzi, na ich zachowania, na ich potrzeby, empatia na ludzi będzie super chyba ważna w najbliższym czasie. Bo pozostałe rzeczy to są jakby pochodną tego wszystkiego. Ta empatia będzie super, tak mi się wydaje, istotna, jest super istotna. I co obserwuję, nie wiem, no w Allegro pracuje ponad 4000 ludzi, w technologii ponad 2000 ludzi w tej chwili. Widzę, jak zmienia się dynamika pracy, jak zmienia się komunikacja. Nawet ludzi, którzy z którymi pracowałem przez lata, którzy spędzili ostatnie, nie wiem, dwa lata w domu. Ja mam to szczęście, że mam mieszkam w domu, z maleńkim co prawda, ale zawsze ogródkiem, mogę wyjść na niego, mogę się przewietrzyć, mogę się z psem przejść. Poprzednio mieszkałem w bloku, w samym centrum Poznania, z linią tramwajową pod nosem. Nie wyobrażam sobie spędzenia dwóch lat z małymi dziećmi, z psem na kilkudziesięciu metrach. I to jest, myślę, taka rzecz, której musimy się uczyć i bardzo. Zresztą słuchałem też w twoim podcaście właśnie o tym dobrostanie takim psychicznym ludzi. To jest, myślę, że super ważna rzecz, nie? Czytam o tym, staram się tego uczyć.
staram się szukać źródeł, jak to dostrzec, co można z tym zrobić. Jeszcze jest tego, wydaje mi się, stosunkowo niewiele i to będzie duże nasze, duże wyzwanie przed nami w najbliższym czasie. Znaczy też ktoś ocenia podawał przykład, nie pamiętam jaka firma, to już jest nieważne, ale taki przykład, że da się, wiesz, fajnie pracować z domu i był to taki pan prezes w Niemczech, w wielkim domu, który miał przygotowany cały pokój do pracy zdalnej, wielkie monitory, kamera, tak dalej. I on pokazywał to ludziom, nie wiem, czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, jak to fajnie jest w tym domu pracować. A statystycznie patrząc, o ile dobrze pamiętam dane, to Polska ma najmniejszą liczbę metrów kwadratowych na mieszkania, na mieszkańca. Nie bez powodu, bo jakby to jest też jakby, wiadomo, rynek taki, jak i inny. Więc czym jesteś jakby dalej od tego, wiesz, zarządu, tym pewnie twoje warunki są inne. Ale też mi się wydaje takie poczucie zaopiekowania bezpieczeństwa, bo to jest, wiesz, pewnie jak w każdej firmie są pytania. No u mnie w poprzedniej firmie pytania były, wiesz, firma technologiczna w sektorze podróży. Czy my przetrwamy i tak dalej, no bo nie było podróży, nie było przychodów. Pewnie zakładam, u ciebie mogą być pytania, wchodzi Amazon, co z nami, tak? No pewnie. Tak. Gdzie mam takie potrzeby chyba dyskusji lidera, mi się wydaje, jakby poczucia bezpieczeństwa, nie? Olbrzymią. Przez ostatnie dwa dni jestem w biurze po dłuższej przerwie, bo mamy podsumowanie roku, robimy się tam, kalibrujemy się z kolegami, rozmawiamy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio się spotkaliśmy w takim gronie w biurze, że siedzieliśmy przez dwa dni. Mówię, kurczę, nie znoszę tego procesu kalibracji, bo on jest strasznie ciężki, taki dużo trzeba w niego włożyć, tak od serca i umysłu. I on jest wyczerpujący. Mówię, te dwa dni z posiedzenia w jednej sali z kilkoma osobami, po wypicia kawy, zjedzenia wspólnie lunchu, wieczorem pójścia na kolację. Mówię, no, to było bezcenne doświadczenie, po prostu zapomniałem, jakie to jest fajne. Kurczę, to jest doskonałe. Nie? No, a jeszcze tak nawiązując do tych warunków, jakie różne mamy. Kiedyś kolega mój się wdzwaniał z szafy, z takiego komandora. Mówi, ty Tomek, gdzie ty siedzisz? Mówi, wiesz co, musiałem się zamknąć w komandorze, bo moja córka po prostu nie da mi porozmawiać. Nie? I ja mówię, kurczę, Tomek, coś musimy wymyślić. Nie? No i jakby, no... Doceniam, szanuję i uważam bardzo na to. To jest bardzo ważne. No i też mówię, dodawanie tego kontekstu. No ja wiesz, no, zawsze kwestia, w którym miejscu jest dana firma. Jak się dynamicznie rozwija, to spoko. Ale są też miejsca, które, no teraz też już nie chcę dotykać tematów nowego ładu, który wszedł, ale wiele firm dzisiaj myśli, co dalej? Co dalej z tym życiem, co dalej, co robić tak naprawdę, nie? Ale dobra, to parkuję, bo jakby tutaj temat jest rzeka i każdy może mieć inną opinię na ten temat. Natomiast chciałem jeszcze spytać, trochę też tak przewrotnie, to może dwie rzeczy. Pierwsze, najpierw trochę wspomniałeś o tym, o tej pracy zdalnej, o ludziach i tak dalej. I ja mam taką obserwację na bazie też dyskusji z moimi kolegami z technologii właśnie, że niektóre obszary jakby spokojnie, nawet to służy dobrze firmom, da się skalować szybciej, da się zatrudniać szybciej, da się optymalizować szybciej, ale niektóre obszary cierpią, jak na przykład innowacyjność. Czy masz jakieś, nie wiem, swoje obserwacje, jeśli chodzi o ten obszar i o to, co ty robisz? Myśmy w momencie, kiedy zaczęła się praca zdalna, nawet nie hybrydowa, tylko praca zdalna, zaczęliśmy bardzo skrupulatnie zbierać różne dane takie systemowe, techniczne. Jak wygląda nasz proces developmentu, ile, nie wiem, ile jest release'ów, ile jest pull requestów, co się dzieje, w których miejscach. I w ogóle nie zauważyliśmy w tych danych jakichś zmian specjalnych, takich, które by nas niepokoiły, także po chyba 6 miesiącach zbierania takich danych myśleliśmy, dobra, tu jest OK, jakby nic się nie dzieje. Ale zaczęły się pojawiać takie niebezpieczne symptomy niedogadywania się zespołów i jakichś problemów komunikacyjnych. No i to jest absolutnie jakby normalne. Ciężko nam było zaprojektować coś, wymyślić coś od nowa. Jakby w Allegro jest, że mamy ten komfort, że pipeline pomysłów jest znacznie większy niż możliwości ich realizacji. Więc jakby zawsze mamy więcej na stole niż możemy zrobić. Aczkolwiek do przegadania pewnych pomysłów, to i tak się umawialiśmy w biurze i mówię, słuchaj, w
parku się umówmy, siądźmy na kartkę papieru, bo przez komputer tego nie zrobimy, albo przez komputer zajmie nam to 3 razy albo 4 razy więcej czasu, niż jakbyśmy siedli z kartką papieru w parku, czy nie wiem, czy spotkali się nawet w biurze przy tej białej tablicy. I widać to, i jest to jakimś dużym problemem, i zastanawiamy się właśnie, jak to rozwiązać. Zaczęliśmy wprowadzać różne narzędzia, nie wiem, murale, Miro, ludzie zaczęli kupować tablety różne, żeby rysować na tych tabletach. Szukaliśmy jakichś, nie wiem, różnych rozwiązań technicznych, które chociażby zasymulowałyby jakąś rzeczywistość. Tego się nie udało zastąpić w 100%. No i właśnie nawet chociażby po tych 2 dniach takiej wspólnej pracy widzę, jak ta biała tablica, która stoi tutaj obok mnie, jest zapisywana, ścierana, zapisywana, ścierana. To jest tak potrzebne. I w takiej pracy twórczej, koncepcyjnej jest dramatycznie trudno robić w online. Chociaż są firmy, które istnieją od początku, tylko online'owe. Jest bardzo dużo startupów, firm technologicznych, które żyją w online, ale myślę, że nawet nieświadomie dużo tracą z no takich interakcji. Dokładnie, nie wiedzą po prostu nawet, gdzie mogły potencjalnie, wiesz, nie oceniam absolutnie, czy to jest dobry model, zły model, pewnie każdy jest model, jaki mu pasuje oczywiście, natomiast takie są obserwacje z różnych firm, które są innowacyjne, bo mają po prostu dedykowane działy R&D. Tak mówiliśmy wcześniej, że tam widać było jasny wpływ na innowacyjność. Wynika to pewnie z wielu względów, jest takiego trochę marazmu i niepokoju, bo też jakby mózg, wiesz, jak pamiętam tę dyskusję z Ewą Hartmann odnośnie, wiesz, jak my działamy jako ludzie, no to ta niepewność wpływa na nas nawet nieświadomie, że my cały czas nie wiemy, myślimy o tym, męczymy się. Wiesz, dni sportu, pamiętasz, były taki miesiąc, kiedy można było z domu wychodzić, chyba że z pieskiem. No to też był taki moment, że w ogóle byłeś uziemiony tak naprawdę. Mnie też w pandemii przybyło, nie wiem, z 5 kilo, jak nie 6, spokojnie. No bo wiesz, mniej ruchu zawsze jednak w biurze, to robiłem parę kilometrów, a w domu nie da rady. No tak. Więc jakby to wpływa, myślę, na takie, wiesz, procesy twórcze, no i te interakcje z ludźmi. Nawet taka kawowa. Dla mnie to, jak idę do biura, spotkam się 3 randomowe osoby i o coś się spytam, mówię, kurczę, o tym nie pomyślałem, a tego nie wiedziałem. A to w ogóle jest ciekawa perspektywa. To jest naprawdę bezcenne. A ciebie nie znam, a kim jesteś, a co robisz, dokładnie. A ja robię to, a ty skąd jesteś? Nagle, wczoraj tak poznałem, okazuje się, jednego z członków mojego zespołu, który przyszedł, mówię, o, cześć. No, to jest straszna rzecz. To znaczy, straszną rzecz nam wyrządziła ta pandemia, uważam. To jest dramatyczne. Bardzo żałuję tego. Ja mam jeszcze 2 dzieci. Jedno syna w wieku maturalnym. Matura będzie w tym roku. I bardzo mi jest przykro, jak patrzę, ten okres maturalny, w którym on powinien budować siebie, zniknął. Nie? Te 2 lata zostały zabrane. No i to samo myślę, że się dzieje wśród pracowników. Nie wiem, może my troszkę, powiedzmy, dojrzalsze osoby, trochę jakby przeżyliśmy tego, ale nowe osoby, które wchodzą na rynek pracy i zaczynają rynek pracy od 2 lat pracy zdalnej, to jest, nie, tak nie powinno być. Wszystko zobaczymy. Myślę, że to jeszcze wiele osób też mają preferencje, na przykład są introwertykami i sami mówili, że oni, dla nich teraz jest czas żniw. Oni się nie męczą, nie muszą, wiesz, chodzić, spotykać się, ale i tak przychodzili do biura raz na 2 tygodnie, nawet głębocy introwertycy, żeby pobyć z ludźmi i później po 4 godzinach wracać do domu, jakby już wystarczyło naładowania baterii. Ja nie wierzę, że my wrócimy do normalnego modelu pracy takiego sprzed pandemii. To w ogóle uważam, że on nie ma sensu już w tej chwili, ale nam jest, obecność ludzi jest nam potrzebna. My jesteśmy zwierzęciem stadnym, potrzebujemy tych ludzi wokół siebie, gromadzimy się w tych miastach, wsiach, osiedlach, gdzieś potrzebujemy tego kontaktu z człowiekiem. Tak samo w pracy, myślę. Ja też mam swoje przyjaźki, te wiesz, te moje wespowe, to oczywiście jak jedziesz, to zazwyczaj idziesz sam, prawda? No bo jakby nawet nasz interkom, no to pokażę ewentualnie przez interkom, no ale jedziesz sam. Ale nie wyobrażam sobie, żeby jechać 4 godziny, dojechać i usiąść samemu w knajpie przy kawie. Jakby to bez sensu dla mnie osobiście. Jak mamy swój gang, no to jedziemy gangiem i później pogadamy chwilę o tych wespach, o życiu, o pracy i tak dalej. No to pewnie różnorodny, wiesz. Ludzie są totalnie z różnych innych bajek. To jest też bardzo fajne. Także to dla mnie też jest jakby część tego fanu, który mam, nie? Z tego hobby mojego. No dobrze, jeszcze mam takie pytanie do ciebie w takim razie, czy w sumie jeszcze jedną gratulację i jeszcze 2 pytania, jeśli pozwolisz. Trochę to przekąsem, ale trochę w technologii.
Patrząc na przeszłość, mówi się tyle o automatyzacji, robotyzacji. Jeszcze tych talentów mamy mało na rynku cały czas. Za mało versus potrzeby. Z tego, co ja obserwuję, no to nie ma takiej ilości ekspertów technologicznych, które nie można było zatrudnić dzisiaj. Czy myślisz, że jednak zastąpią nas roboty, automatyzacja? Jak to wpłynie na nas? Jakie umiejętności wtedy będą potrzebne? Ja jestem olbrzymim fanem w ogóle technologii. Jestem zakochany w technologii. Uważam, że jest to fascynująca nauka, to co się dzieje, to czego doświadczamy my w tej chwili przez ostatnie kilkadziesiąt lat nawet. Ten skok technologiczny, z naszej perspektywy skok, być może z perspektywy naszych dzieci, naszych potomków, to będzie jakieś dziwne, żółte tempo, ale widzę, obserwuję, jak się zmienia technologia i jestem tym zafascynowany. Ale też jakby rozumiejąc tą technologię, która się dzieje i widząc jej możliwości, widzę, że to jest far, far away od tego, co my potrafimy zrobić, co ludzie potrafią zrobić, wymyślić, w jaki sposób reagować na zmianę kontekstu, środowiska. No, chociażby to, o czym właśnie teraz rozmawialiśmy, o tej sytuacji covidowej. Przestawienie się całego świata na pracę zdalną w przeciągu dni. Nie wiem, my w Allegro przeszliśmy na pracę zdalną w przeciągu 2 dni. Przerzuciliśmy kilkaset, nie kilkaset, tysiąc, już nie pamiętam ile osób wtedy było 2 lata temu w Allegro. Dużo ludzi, 2 dni. Zmiana, taka kolosalna zmiana. Myślę, że no nie wiem, jaka to musiała być robotyzacja, automatyzacja, jakie algorytmy sztucznej inteligencji, nie wiem, ML-owe musiały być, które by tak szybko się adaptowały. Myślę, że też to, że ta technologia tak rośnie, ten świat się tak zmienia, zmiana tego kontekstu będzie powodowała, że ta robotyzacja nie rozwiąże nam wszystkich problemów. Ona będzie nam pomagać, ona pomaga. Ja widzę też w Allegro, jak bardzo dużo problemów jesteśmy w stanie wspierać, wykorzystując różne technologie. Tam sztuczna inteligencja to zbyt duże słowo, ale machine learning jest stosowany w bardzo wielu obszarach i ono rzeczywiście nam pomaga, wspiera. Wspiera i pomaga. Czy rozwiązuje problemy? Jeszcze nie, ale widzę, że to też się nasila. Te algorytmy, które się pojawiają, modele GPT-2, GPT-3, kolejne, nie wiem, jestem bardzo ciekaw, co GPT-4 pokaże. To są niesamowite rzeczy, ale jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby to nas zastąpiło, tak mi się wydaje. Człowiek jest niesamowitą maszyną, urządzeniem, bo tak naprawdę. No nie wiem, ja jestem wyznawcą tej teorii, że jesteśmy super skomplikowaną maszyną. Uwielbiam czytać, oglądać o tym, jak tam odtwarza się, nie wiem, pracę mózgu, jakieś elementy pracy mózgu, buduje się, próbuje się zasymulować jakieś fragmenty pracy mózgu, kory mózgowej. To jest, fascynuje mnie, ale widzę, jak to jest skomplikowane. Mam kolegę, który zajmuje się prototyką dłoni. I jak mi pokazał, jak zbudowana jest dłoń tak od środka i trochę mi o tym opowiedział. Ja przecież to jest tak skomplikowany mechanizm. Moja żona notabene złamała tydzień temu rękę i jakby dowiedziałem się już naocznie bardzo mocno, jak to jest złożona rzecz. Niesamowite. Jesteśmy daleko, myślę, od tego, żeby roboty nas zastąpiły, bardzo daleko. To jeszcze ciekawy jakiś podcast słuchałem, nie pamiętam, na jakim kanale, ale też było właśnie o machine learningu, trochę o tym, jak zasilasz te silniki w dane. No to jednak dane też powodują, że wyniki są takie, jakie dane wprowadzisz, takie masz później wyniki de facto. Jakie później pojawiają się takie zawirowania, jak ktoś wprowadza złe dane. I przykładem było podane, że dużo częściej na lotniskach w Ameryce są zatrzymywani do kontroli osoby czarnoskóre, latynoamerykańskie i tak dalej, no bo z danych wynikało statystycznie, że częściej popełniają przestępstwa, w związku z czym częściej są zatrzymywane, bo algorytm ich wyłapuje, nie? Czy tak, to jest prawda, czy nie? No nie wiadomo, ale pewnie nie, ale akurat tak zostało zaświadczone. To jest w ogóle ciekawy obszar w ogóle do takiego, wiesz, do podcastu, do pogadania. Jak można zwichrować technologię, używając niewłaściwych wsadów danych, nie tak naprawdę? Tak, ten bias danych jest bardzo silny. Zbieramy dane jakieś określone i takie dostajemy wyniki. Ten model jest tak nauczony, żeby tak w ten sposób to rozpoznawać. Nie? I fajnie jest, znaczy wydaje mi się, że zaczynamy być tego świadomi i reagować na to i wyłapywać takie właśnie rzeczy, taki przykład, który ty mówisz i inne przykłady.
Fajnie, że ludzie o tym mówią, nie? No bo takie jak ogólnie wiesz, jak się mówi o machine learningu, to wszyscy fajnie, fajnie, automatyzacja i tak dalej. No dobra, ale są też czarne strony. Pogadajmy o tym, jak nie robić złych rzeczy, nie? W tej technologii, bo jak zwykle wszystko od początku zarania dziejów może użyć dobrze, albo może użyć źle. Jakby kwestia, kto decyduje, kto płaci, czy też nie jest jakby, wiesz, psychopatą, nie? To jest kolejna kwestia. Też będzie ciekawą rzecz, bo myśmy to kiedyś z Nikolajem Kirowem rozmawiali, że ogólnie w ogóle jako społeczeństwo, wiesz, takie technologiczne i w tym takim świecie bardzo mocno dynamicznym, jeśli chodzi o zmiany, to my tak naprawdę jesteśmy 80 lat może, 90, a cała nasza taka, wiesz, historia jako człowieka trwa parę tysięcy lat. My tak szybko się nie zmienimy, wiesz, w kontekście tych interakcji, pandemii, tak mamy zakodowane bardzo mocno i to, nie wiem, no pewnie są lepsi eksperci ode mnie zdecydowanie, ale to takie są obserwacje. To nie jest jakby, to jest duża rewolucja, ale to nie zmieni nas jako ludzi w ciągu 20 lat czy 30. Tak, my patrzymy na jakąś tam taką kropeczkę. Dokładnie. Taką kropeczkę w historii człowieka, nie? No, to, dokładnie. To naprawdę. Powstawaliśmy, tak jak mówisz, tysiące lat, a patrzymy na ostatnie kilkadziesiąt. To prawda. To Marcin, słuchaj, zanim jeszcze do ostatniego pytania, to w ogóle chciałbym Cię pogratulować również Twojej aukcji na Allegro, notabene. Przypadek zupełnie, że na tym portalu. Jestem zszokowany. Tak. Ale gratuluję Ci, bo można było wylicytować z Tobą również aukcję Poznaj tajemnicę Allegro z Marcinem Mazurkiem. Także widziałem, że ty, no, kwota 6300 naprawdę robi wrażenie. Powiem szczerze, że taki, tak, wiesz. Tak. Powiedz, ogólnie angażujesz się również w społeczności. Wiesz, że to jest ważne. Kręci się to? Bardzo to lubię. Bardzo to lubię. Od kiedy mogę, od bycia przewodniczącym klasy w szkole podstawowej przez ogólniak, nie wiem, jakieś prowadzenie kółek zainteresowań na studiach, komisja do spraw informatyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, działania w parlamencie studenckim i później jakieś koła zainteresowań, grupy użytkowników Linuxa, konferencje, organizowanie konferencji, wewnętrznie organizowanie konferencji. Ja to lubię. Lubię poznawać ludzi, lubię się uczyć od ludzi i mam takie poczucie, że bardzo dużo od życia dostałem i chciałbym też trochę od życia, od siebie ludziom oddać. I mam taką możliwość, jestem w tym miejscu, w którym jestem i jeśli coś moja osoba i mój czas jest warty, okazuje się, że coś tam jest warty, no to z przyjemnością to oddaję ludziom, nie? Z przyjemnością, a przy okazji poznaję nowych ludzi, uczę się czegoś. Dla mnie to też jest jakieś wyjście ze strefy komfortu, bo ja paradoksalnie, nie wiem czy paradoksalnie, jestem dość nieśmiałym człowiekiem i niespecjalnie wchodzę w trudno mi się przychodzi wchodzenie w interakcje z ludźmi, których nie znam. I to jest dla mnie jakaś trudność, ale specjalnie się z niej wypycham w takie szerokie wody i próbuję. No więc ta aukcja, no cieszę się, że to się udało. Moja żona była zszokowana, wzruszona, mówi, ktoś zapłacił 6 tysięcy złotych, żeby się z tobą spotkać i posłuchać. Ja wiem, że to chodzi o Allegro, 6300, tak, że chodzi o tę tajemnicę Allegro. No i bardzo się cieszę. Nie? Przy okazji jeszcze się okazało, że jeszcze jeden taki znajomy, który prowadzi firmę, mówi Marcin, ja dorzucę kolejne 6 i zrobimy jeszcze coś, akcję, tylko wymyślimy na co to chodzi. Mówi, super, mówię. Zrobimy. Nie? Więc tak, ja to lubię. Uważam, że mamy jakiś obowiązek. Nie? Mamy jakiś obowiązek, zwłaszcza te osoby, które coś, powiedzmy, wypracowały, miały trochę szczęścia w życiu, mają jakiś obowiązek też, żeby oddawać się tym osobom, które mają trochę mniej szczęścia w życiu czasami, nie? Albo gdzieś się noga powinna. Ja mam taka sama podaję, że zawsze jak ktoś mnie pyta, dlaczego się angażujesz w to, angażujesz w tamto, no są pewnie różne motywatory, które mną kierują, ale najczęściej jest po to, żeby oddać coś do innych. Taka dyskusja jak z tobą dzisiaj, dla mnie to jest bardzo fajne doświadczenie i fajna dyskusja i się dużo ciebie uczę. Ale mam nadzieję, że posłuchasz jeszcze parę set innych osób i też będą miały fajne wzorzec do naśladowania, czy do pogadania może kiedyś z tobą, może biją na kolejną aukcję kiedyś w przyszłości, jak no będzie otwarta. Także to bardzo fajne. Powiem ci, że jeśli chodzi o nieśmiałość taką nawiązywanie kontaktów, to ja byłem przerażony kiedyś. Naprawdę przerażony, jak miałem odezwać się do osoby obcej. Przerażony. Nie wiem, kiedy mi to zniknęło. Bo już nie mam takiego strachu, czy przerażenia, czy w ogóle dla mnie to jest spoko, bez względu na to, kim jest ta osoba.
Natomiast kiedyś byłem sparaliżowany strachem. Totalnie. No. Człowiek się uczy. Tak, całe rozwija, życie. zmienia. I rozwija te swoje skille. Ja też jakby nauczyłem się tego i moja żona się ze mnie śmieje. Mówi, przecież ty ze wszystkimi rozmawiasz, występujesz na konferencjach po polsku, po angielsku, nie wiem, w Londynie na konferencji mówiłeś, w San Francisco na konferencji mówiłeś. Mówi, wszystko okej, okay, mówię, ale widziałaś mój puls. Mój puls wygląda tak 60, 60, 60. Przychodzi moment mojego wystąpienia 120, 120, 120, 120, 60, 60. Ja mówię, dobra, idę spać, teraz muszę to odespać. Ale powiem ci, że mam kilka takich osób, które poznałem w przeszłości. Oni na przykład byli aktywni na spotkaniach i tak dalej, po czym znikali na kolejne 2 dni. To były, wiesz, jakie duże spotkania, tam kilkaset tysięcy, kilka tysięcy osób i oni po prostu później dochodzi do siebie. Nie, tak, tak tak dokładnie jest. 2 dni ich nie było, byli wycieńczeni. No i wiesz, to tam zdjęcie z tej aukcji to jest właśnie z takiego mojego wystąpienia przed całą technologią w Allegro, ponad 2000 ludzi. Musiałem zrobić sobie prezentację, przygotować i mi się Matko Boska. I muszę tym ludziom, tym 2000 osobom powiedzieć coś, co im utkwi w głowie, co im coś zostanie, co będzie dla nich miało jakąś wartość. To jest straszne. Straszny stres i obciążenie, to jak wiesz, taka odpowiedzialność, nie? 2000 osób ciebie słucha przez tam, pamiętam, 40 minut czasu. Szkoda zmarnować ten czas. No ale to, jak wiesz, bronisz się tą marynarką, nie? Takie pakmany, nie? No to wiesz, to ja wiem, zawsze ja mówię, jeśli coś nie wiem zbyt dobrze, to muszę odwrócić uwagę od swojej indolencji, to ubierz się jakoś ekstrawagancko, to odwróci uwagę. Żartuję, oczywiście na pewno było świetnie, ale marynarka też widziałem, że jest częścią aukcji, no. Także można ją było wygrać tak, od tak, ciebie. Tak. Super, no to fajne jest. Fajne, to jest w ogóle fajne, wiesz, fajnie, że masz takie też spotkania wewnętrzne, że właśnie prezentujecie rzeczy do ludzi. Ja dzisiaj właśnie miałem spotkanie też z koleżanką i właśnie ten czasem ludzie nie doceniają tego, jak bardzo ludzie potrzebują się dowiedzieć, spotkać, zapytać. Mhm. Bez względu na jakby na dystans w organizacji. I w poprzedniej firmie, jak i w tej, robię takie spotkanie już 2 tygodnie, gdzie dzielimy się, budujemy tą kulturę dopiero, więc w tej nowej firmie, w której jestem, to dopiero się buduje, ale są jakieś update'y ode mnie, są update'y od ludzi i można zadać pytania i tam nie ma jakby wolne forum, w sensie nie ma dedykowanej grupy, do której wysyłamy zaproszenie. Przyjść może każdy. Jak nie potrzebuje, nie przechodzi, jak potrzebuje, to przechodzi po prostu, nie? I wiesz, i jest o tyle fajnie, że na pewno nie może nikt powiedzieć, nie mógł się dowiedzieć, zapytać, dać feedbacku. I to anonimowo do tego jeszcze więcej, jakby wiesz, używam Menti do tego, więc tam się nie dojdziesz, kto o co pyta, więc jest bardzo, bardzo bezpieczne dla ludzi również, jeśli czują dyskomfort. No dobrze, ale ostatnie pytanie pozwól, bo nie chciałem też cię trzymać przed weekendem, bardzo długo w biurze jeszcze jesteś, także pewnie musisz wracać do swoich obowiązków i no i przygotować motocykl na jutro, bo ma być ładna pogoda. No właśnie, sprawdzam, naprawdę każdego dnia sprawdzam, kiedy będzie, nie będzie padać. Nie? W Krakowie jutro ma być podobno słonecznie, więc jutro się już mówiliśmy z kolegami, że jutro jedziemy na jakąś trasę. Co prawda mówię, na skuterze, wiesz, wygodniej, kocyk założony, szyba z przodu, więc ja nie czuję tego chłodu. Myślę, że jak ludzie słyszą to, co się śmieją z tego, ale ja naprawdę wyjeżdżam tym motocyklem tak, żeby nie odpalać go w garażu, odpalam go, postoję, popatrzę na niego, tutaj go wytrę, tu go wytrę, gaszę, wstawiam go z powrotem i czekam. No jest, podlinkuję też na blogu jakby co, no motocykl robi robotę, naprawdę, jest super. To Marcin, jeśli pozwolisz, ostatnie pytanie. Jakbyś miał, takie ostatnie mam taką nową tradycję, pytam się jakby 3 topowe porady Marcina Mazurka dla liderek, liderów, którzy chcą się rozwijać, albo się rozwijają, albo są może liderami. Dla ciebie takie najważniejsze, na co ty chciałbyś zwrócić uwagę? Wiesz co, chyba to, co powiedziałeś i to, czego się też nauczyłem od ciebie. Ty prowadziłeś program mentoringowy, Mentoring Walk, w którym ja raz miałem przyjemność brania udziału. Ja się strasznie opierałem przed tym i zastanawiałem, i nawet w firmie prosiłem naszych takich osoby, które się na tym znają, mówię, pomóżcie mi, no, jak ja mam to zrobić, żeby to było dobrze. I jak spotkałem się z tym człowiekiem, z którym ze mną rozmawiał, taki młody chłopak, który rozmawiał, i jak mu opowiadałem o swojej historii, w jaki sposób doszedłem do tego, w którym miejsce, do tego miejsca, w którym jestem, to on mówi, a to jakbyś zrobił, a to jakbyś zrobił. I ja miałem, okazuje się, że miałem jakby 1000 pomysłów na to, jak on może się znaleźć gdzieś przynajmniej na ścieżce, która go prowadzi do tego miejsca. I to takie mi zrobiło, kurczę, naprawdę, coś w życiu chyba
Jakby czegoś się nauczyłem i mogę się tym podzielić. I to ma olbrzymią wartość, okazuje się. I więc myślę, że to, co chcę powiedzieć, że warto szukać sobie mentorów, warto szukać ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli albo się czegoś nauczyli, bo ci ludzie mają odpowiedzi na bardzo wiele pytań, które często młodzi ludzie sobie zadają, jak sobie poradzić, w którym kierunku pójść, czy pójść bardziej w lewo, czy pójść bardziej w prawo, a co zrobić, żeby wyrwać się z miejsca, w którym jestem, a co zrobić, żeby, nie wiem, rozwinąć jakieś umiejętności. I to jest, myślę, moja taka porada, żeby skorzystać z doświadczenia. Ci ludzie doświadczeni, nie wiem, tacy jak ty, tacy jak ja, pewnie wiele innych osób, bardzo chętnie podzielą się takim doświadczeniem.